Rolnicy zaprotestowali w Kozienicach. Co ze szpitalem klinicznym w Radomiu? Biblioteczki plenerowe sprawdzają się? Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. W Kozienicach odbyła się akcja protestacyjna rolników połączona z przejazdami ciągników i maszyn rolniczych oraz blokadami ważnych dróg krajowych nr 48 i 79. To jedna z 50 akcji protestacyjnych zorganizowanych w całym kraju przez AgroUnię. Śmierć polskiej wsi. Dość ustaw niszczących kraj. Z takimi hasłami rolnicy z powiatu kozienickiego wyjechali na ulicę ciągnikami, aby zaprotestować między innymi przeciwko podwyżkom produktów spożywczych w sklepach. My jako rolnicy, szanowni państwo, produkujemy płody rolne do jesieni. W jesieni je zbieramy i mamy ceny gwarantowane na produkty. Ceny są określone. Natomiast ceny produktów rolnych znajdujące się na półkach sklepowych są 50, 70, czasami 150% wyższe niż te, które my otrzymujemy. Gdzie to się dzieje? Na której linii pomiędzy konsumentem, marketem, pośrednikiem, a producentem niestety nie wiemy. Z tym się nie zgadzamy, o to chcemy walczyć. Ale to nie jedyne powody, dla których rolnicy wyjechali w środę na ulicę. Aktualnie zmagają się oni z wieloma problemami. Jednym z nich jest afrykański pomór świń, który od wielu lat niszczy gospodarstwa rolne. Jak podaje Artur Gac, około 30 tysięcy gospodarstw rolnych jest zamykanych z powodu AFS. Rolnicy nie zgadzają się także z podwyżkami cen nawozów. Podwyżki cen nawozów są nie wiadomo czym spowodowane, my jako rolnicy nie wiemy. Jest brak dostępności nawozów, spółki Skarbu Państwa produkujące te nawozy wstrzymują bądź nie dostarczają tych nawozów. W zeszłym roku, szanowni państwo, za nawozy azotowe płaciliśmy około 1000-1200 zł. Na chwilę obecną, jesteśmy przed sezonem, musimy za nie zapłacić 3000, 2800, 3500, w zależności jaki nawóz. Więc chcemy pokazać, że to w znaczący sposób przełoży się na koszty naszej produkcji, co spowoduje podwyżki cen u nas. Tak samo jesteśmy rozczarowani formą ostatniej tej tarczy antyinflacyjnej, która objęła tylko część rolników. Tylko rolniczy ryczałtowcy mają jakieś wymierne korzyści i mogą tak jakby skorzystać. Ta najbardziej towarowa grupa rolników, którzy są na VAT-cie, no niestety form pomocy została pozbawiona. Aktualnie rolnicy czują się bezsilni i oczekują stanowczych działań ze strony rządzących. Oczekujemy wyjaśnienia sprawy podwyżki cen nawozów. Jaka jest kwota produkowanego nawozu w spółkach Skarbu Państwa? Jaka jest kwota otrzymywana do dystrybutorów? To jest przede wszystkim. Oczekujemy oznakowania zdecydowanego w marketach żywności polskiej. Oczekujemy tego, żeby żywność, która jest importowana do naszego kraju, była w zdecydowany sposób kontrolowana. Nie może tak być, że my jako rolnicy zapewniający żywność dla obywateli naszego kraju musimy konkurować z żywnością z zachodu, ze wschodu, z południa. Protest trwał kilka godzin. W tym czasie po ulicach Kozienic odbyły się przejazdy kolumnami ciągników, po czym rolnicy na około godzinę zablokowali skrzyżowanie w Łuczynowie. W akcji protestacyjnej wzięło udział około 30 rolników z powiatu kozienickiego. Budowa czwartego szpitala w Radomiu została zgłoszona przez parlamentarzystów do Krajowych Inwestycji Strategicznych. Szpital kliniczny również mocno przyczyniłby się do rozwoju kierunku medycznego Radomskiego Uniwersytetu. Pomysł utworzenia kolejnego szpitala w Radomiu pojawił się już rok temu. Inicjatywę tę poparło wiele osób. Wojewoda, starosta, nawet prezydent Andrzej Duda. Wówczas Radosław Witkowski, prezydent Radomia, zachęcał do współpracy w tym zakresie m.in. rektora UTH i parlamentarzystów ziemi radomskiej. Okazuje się, że ci zgłosili inicjatywę do Krajowych Inwestycji Strategicznych w czasie analizy potrzeb regionu. Podczas analiz takich wstępnych też wskazywano na to, że lepszym miejscem, no też w jakimś sensie dla pacjentów, jest to miejsce, gdzie są tereny przy Krychnowicach. Tam już jest baza medyczna, więc to mogłoby być komplementarne. Natomiast ta działka w mieście, no niewielka, pomiędzy blokami, no nie jest chyba najfortunniejszym miejscem. Marek Suski zapewnia, że parlamentarzyści będą wspierać tę inicjatywę, ponieważ widzą potrzebę zwiększenia bazy łóżkowej na Mazowszu. Proces inwestycyjny od momentu koncepcji do oddania to jest kilka lat, także to nie jest perspektywa, że to w tym roku rozpocznie się budowa, ale może w tym roku zapaść decyzja, w którym kierunku będzie to szło i jesteśmy bardzo, bardzo otwarci na tego rodzaju działania.
Szpital kliniczny to szpital trzeciego, najwyższego poziomu referencyjnego, stanowiący bazę naukowo-dydaktyczną dla uczelni medycznej. Ja nie będę mówił o kwotach, ale to padały również 500 milionów, prawda? To są bardzo duże kwoty, bo to jest kwestia nie tylko... budowlanka to jest jedna rzecz, to jest stosunkowo jeszcze, chociaż te ceny poszły teraz niebotycznie w górę usług budowlanych, ale główny koszt to jest koszt wyposażenia w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną aparaturę. W Polsce jest 51 szpitali klinicznych. Od grudnia mieszkańcy Radomia mogą korzystać z plenerowych biblioteczek, które stoją w 6 miejscach w mieście. Służą bezpłatnej wymianie książek. Biblioteczki plenerowe to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego na rok 2021. Sam pomysł ustawienia w przestrzeni miejskiej biblioteczek narodził się w Kanadzie. W Polsce jest ich już sporo. Te w Radomiu cieszą się dużym zainteresowaniem. O zawartość 6 biblioteczek dba Miejska Biblioteka Publiczna. Część księgozbioru, i to znaczna część, przygotowywana jest rzeczywiście przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu i stemplujemy ją w takim miejscu widocznym, żeby też było wiadomo, skąd ona pochodzi, jaki jest cel tej akcji wymiany książek, book crossingu, tak żeby po przeczytaniu tej książki można było się też nią podzielić. Biblioteczki zostały ustawione w 3 parkach miejskich imienia Tadeusza Kościuszki, 2 lokalizacje, Leśniczówka i Ustronie oraz na Placu Jagiellońskim i przed Miejską Biblioteką Publiczną. Zostały zaprojektowane przez Martę Orzechowską-Ochnię, asystentkę w Katedrze Architektury i Wzornictwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Lokalizacje biblioteczek, a także ich ostateczny wygląd były konsultowane z konserwatorem zabytków. Powiem tak, na pewno więcej osób czyta niż dzieli się lekturą, natomiast pojawiają się książki, które zostawiają mieszkańcy Radomia, co nas oczywiście bardzo cieszy. Wiadomo, że pogoda też sprzyja bardziej czytaniu niż wychodzeniu na spacer i dzieleniu się swoją lekturą, ale myślę, że i na to przyjdzie czas. W momencie, kiedy uzupełniamy księgozbiór w biblioteczkach, których jest 6 na terenie całego miasta, to staramy się też ostemplowywać te, które zostały zostawione przez mieszkańców Radomia. Z biblioteczek może bezpłatnie korzystać każdy czytelnik. Wymiana książek odbywa się według zasady book crossingu. Weź, przeczytaj, odłóż lub weź do domu, przynieś swoją książkę. Wszystkich zainteresowanych akcją oczywiście przede wszystkim zapraszamy do czytania, do korzystania z tego księgozbioru, który jest w biblioteczkach plenerowych, ale też do dzielenia się swoją lekturą. To jest idealna przestrzeń do tego, żeby zostawić swoje książki, z którymi jesteśmy już gotowi się rozstać i podzielić się lekturą z innymi mieszkańcami Radomia. Jego pomysłodawczyniami są Ewa Suwała i Agata Jasińska. Projekt służy przede wszystkim promocji czytelnictwa. Jego koszt to 100 tysięcy złotych. Zalew Jastrzębiu zmienia swoje oblicze. W tym roku goście oraz mieszkańcy będą mogli korzystać z drugiej plaży. Jastrząb w okresie letnim jest bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców nie tylko ziemi szydłowieckiej, ale również regionu radomskiego. Bardzo często zdarza się, że na plaży brakuje miejsc. Samorząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i przygotował drugą, dodatkową plażę. Udało nam się tak moim sposobem zrobić drugą plażę, czyli na drugiej półce. No nie, nigdzie takich jakby pomysłów nie widziałem i tutaj się sprawdziło, bo chcieliśmy ten teren, który był niewykorzystany, jakoś zaeksplorować. Nad zalewem powstanie też nowy parking, który pomoże w odkorkowaniu miejscowości. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam Państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.